Cześć, witajcie na kanale Remo Testuje, nazywam się Rafał. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać miarę zwijaną marka Medit, miara 5-metrowa. I fajna miara, fajnie leży w ręce. Tak się ona prezentuje, jest to miara jednostronna w klasie drugiej. Za chwilę powiem Wam główną zaletę tej miary. Miara ta jest obudowana w taką, tutaj widać, gumę, która jest antypoślizgowa, więc fajnie ona leży w dłoni. Fajny w ogóle jest kształt tych hiszpańskich miar Medit. Oprócz tego ta guma ma za zadanie to, że przy upadku nam po prostu osłoni, ochroni nasze narzędzie, naszą miarę. Posiada tutaj standardowe zapięcie na pasek. Oczywiście posiada też taką smyczkę, można powiedzieć, z logiem. Logo Medit. Ja tych miar mam dość trochę. Bardzo fajne miary, długo wytrzymują. Oczywiście miara posiada tutaj taki stop pod spodem, pod kciukiem, który bardzo fajnie działa, wystarczy przycisnąć. No i oczywiście taką blokadę, która jest tutaj od przodu naszej miary. Też to bardzo dobrze działa. Jak widzicie, po tym metrze, po tej miarze, ona jest dość często przeze mnie używana. Mam ją około pół roku. Tutaj tu widać po... Nie chcę mi wyostrzyć, moment. Tu widać, że ona już swoje przepracowała. Główną zaletą tej miary, ja tą miarę używam głównie do suchej zabudowy. Tutaj nawet widać z tyłu na tym metrze, że jest narysowany magnes neodymowy. I to jest magnes podwójny, tutaj na naszej końcówce, podwójny magnes neodymowy, bardzo, ale to bardzo mocny. Wydaje mi się, że jest to najmocniejszy magnes w miarach. Jeszcze nie miałem miary, która miałaby mocniejszy magnes. Popatrzcie się. Mam tutaj na stole kilka narzędzi metalowych i zacznę od tych najlżejszych. Wiadomo, że to jest jakiś tam brzeszczot. Wiertło. Bez problemu. Kątownik. Kątownik jest cały metalowy. Kątownik jest cały metalowy. Jest to kątownik Yato. Wykonany jest... Tu jest aluminium. Natomiast tu jest metalu. Ale... Jest cały, jest ciężki. Nie mam wagi, żeby zważyć, ale nawet widzicie, jesteśmy w stanie w ten sposób samym jakby bokiem magnesu chycić i on się nam będzie trzymał. Naprawdę bardzo fajny i przydatny magnes. Teraz mamy taki zestaw kluczy imbusowych Wicha. One są metalowe w etui z tworzywa. Cały zestaw kompletny. Jesteśmy w stanie podnieść. I wydaje mi się, że najcięższa rzecz, jaką chciałbym dzisiaj podnieść, to jest klucz, szczypce klucz Knipexa. Bez problemu. Jesteśmy w stanie udźwignąć takie szczypce klucz. Teraz już tak na dosłownie hardkorowy pomysł mi wpadł do głowy. Ścisk Luny. On jest metalowy. Chyba by było tylko znaleźć środek ciężkości. Odpowiedni środek ciężkości i może by szłoby go podnieść. Bo to... Nie wiem, czy mi się uda. No, podnieść mi się go nie uda, ale to już jest naprawdę mega ciężki przedmiot. Natomiast
inne rzeczy, inne kątowniki metalowe bez problemu jesteśmy w stanie podnieść. Miara też nie służy po to, żebyśmy podnosili narzędzia. Patrzcie sobie. To już jest po prostu hardcore, nie? To jest aligator z Knipexa w rozmiarze... Chcę wam pokazać, że ja tutaj trzymam to tylko metrówką, tak? Tutaj nie ma żadnej ściemy, żadnej fikcji, nie ma tutaj nic. Nie ma tu nic pod tym, co by to, na czym by to stało, tak? Trzyma bardzo mocno aligator Knipexa w rozmiarze 300. Patrzcie sobie. Tego wcześniej nie próbowałem. I tak to się prezentuje na miarce Medida. Także jeżeli ktoś z was potrzebuje miarkę z bardzo silnym magnesem neodymowym, to mała miarka 5-metrowa marka Medit posiada taki magnes. I co jest zaletą takiej miarki? Wyobraźcie sobie, że pracujecie na rusztowaniu, na drabinie, spada wam bit, spuszczacie miarę, podnosicie nawet klucz. Jesteście w stanie podnieść ziemi do góry. Także jest to bardzo, bardzo przydatne. Jeżeli taką miarę chycicie profil, to nie ma możliwości, żebyście go odpięli. Tutaj naprawdę bardzo mocno ta miara trzyma się, profili. Także w tym filmie byłoby to na tyle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany konkretnymi narzędziami, to na pewno na moim kanale będzie ich więcej. Pokażę wam ich więcej. Na ten moment miara Medit z neodymowymi, bardzo silnymi magnesami. Miara 5-metrowa. Napiszcie w komentarzu pod filmem, czy używacie, czy macie. Jeżeli tak, jak wam się sprawdza. Czy jesteście zadowoleni, jeżeli używacie innych miar silniejszymi magnesami. Dajcie znać w komentarzu. Być może się uda przetestować i nagrać taki film o takich narzędziach. A tymczasem pozdrawiam, zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się i jak zwykle życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam.